Alina i Czesław Centkiewiczowie napisali kiedyś książkę pod tytułem Człowiek, o którego upominało się morze, opowiadającą o życiu norweskiego polarnika Roalda Amundsena. Myślę, że tytuł ten doskonale pasuje do opisania życia mało znanego amerykańskiego pisarza i żeglarza Williama Willisa. Choć równie dobrze pasuje do niego tytuł opowiadania Hemingwaya Stary człowiek i morze. Podcast może pierwotnie okazać się wielowątkowy i chaotyczny, ale zapewniam Was, że na koniec wszystko okaże się spójne i logiczne, a w bujnym i pełnym przygód życiu Williama Willisa znajdzie się nawet polski akcent. Ale po kolei. William Willis był zodiakalną panną. Urodził się 8 września 1893 roku w Hamburgu. Tak przynajmniej podaje Wikipedia, choć spotkałem się z informacją, że urodził się 19 sierpnia. Jego matką była Czeszka, zaś ojcem Niemiec. Młodego Williama od dziecka ciągnęło na morze. Zapragnął opłynąć przylądek Horn, a gdy miał 15 lat, zaciągnął się na żaglowiec Henriet, płynący do leżącej na Półwyspie Kalifornijskim meksykańskiej Santa Rosalia. Tam zamustrował na angielski statek Bermuda, odwiedził kilka południowoamerykańskich portów i wrócił do rodzinnego Hamburga. Nie na długo jednak. Znów zamustrował na statek i popłynął, tym razem do Galveston w Meksyku. Miał zaledwie 17 lat, gdy w Galveston zszedł z pokładu i postanowił poszukać szczęścia na lądzie. Przez kolejne 3 lata przemierzał całe Stany Zjednoczone, pracując gdzie się da. Rozebrany do pasa pracował łopatą lub siekierą, był dokerem i robotnikiem rolnym, budował wieże wiertnicze w Teksasie podczas boomu naftowego i rąbał gigantyczne drzewa w lasach Alaski. Oszczędzał każdego centa i w końcu udało mu się odłożyć tyle pieniędzy, by w 1912 roku sprowadzić do Stanów Zjednoczonych matkę i swoich 3 braci. Choć w 1926 roku osiadł w Nowym Jorku, zawsze jednak wracał na morze. W owym czasie zaczął pisać i mimo, że był dość płodnym pisarzem, nie wzbudził większego zainteresowania u czytelników i wydawców. W 1938 roku Willis wynajął pokój od francuskiej imigrantki Madame Carnot. Pewnego razu opowiedziała mu, jak to jej syn, Bernard Carnot, w 1922 roku za morderstwo, którego nie dokonał, został skazany na zesłanie na diabelską wyspę. Przejęty jego losem, Willis postanowił mu pomóc. Miał już wówczas 45 lat. Diabelską wyspą potocznie nazywano francuską kolonię karną na wyspie Cayenne, leżącą u wybrzeży Gujany Francuskiej oraz kilka więzień na stałym lądzie, położonych wzdłuż granicy z Gujaną Holenderską, czyli dzisiejszym Surinamem. Ten ośrodek penitencjarny funkcjonował równo 100 lat, od 1852 do 1952 roku i słynął z surowego traktowania więźniów oraz klimatu i chorób, które powodowały, że śmiertelność dochodziła tam nawet do 75%. Poza przestępcami kryminalnymi, skazanymi głównie za kradzieże i morderstwa, przetrzymywano tam także więźniów politycznych. Najsłynniejszym bodaj z nich był francuski oficer żydowskiego pochodzenia Alfred Dreyfus, niesłusznie oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Z ponad 80 tysięcy więźniów wysłanych na diabelską wyspę, tylko niewielu wróciło do domów. Większość zmarła na skutek bardzo trudnych warunków bytowych i tropikalnych chorób roznoszonych przez komary.
Jeśli skazani mieli rodzinę lub przyjaciół, którzy skłonni byli im przesłać pieniądze, musieli to zrobić przez strażników więziennych, którzy zwyczajowo zatrzymywali sobie 1/4 przesyłanej kwoty. Około połowy XIX wieku sprowadzono na diabelską wyspę 15 prostytutek, które miały zachęcić więźniów do godnego życia i założenia rodziny. Kobiet strzegły siostry zakonne. Nie powstały jednak żadne rodziny, za to kobiety oferowały usługi seksualne każdemu, kto mógł zaoferować im rum. Nic dziwnego, że w którymś momencie na wyspie wybuchła epidemia kiły. W takie właśnie miejsce trafił syn gospodyni Williama Willisa, Bernard Carnot. Willis popłynął do Gujany Francuskiej i przez rok zwiedzał obozy pod pretekstem zbierania materiałów do swej kolejnej książki. Podczas pobytu ciężko zachorował na malarię. Przeżył tylko dzięki jedzeniu konsom, zupy przypominającej domowy polski rosół, tyle tylko, że gotowany z małp, oraz okładami z papug. Ptaka należało rozciąć i nałożyć na podeszwy stóp. Udało mu się odnaleźć Bernarda Carnot, którego przecież nawet nie znał, i dopomóc mu w ucieczce. Więzień został przemycony do Brazylii na pokładzie statku zaopatrzeniowego, ale nigdy już nie spotkał się z matką, choć od Willisa dowiedziała się ona, że jej syn odzyskał wolność. Po wybuchu II wojny światowej Carnot wrócił do Europy i wstąpił do francuskiej armii. Prawdopodobnie zginął w akcji bojowej na krótko przed wyzwoleniem Strasburga. Norweski etnograf i podróżnik Thor Heyerdahl w 1947 roku zorganizował transoceaniczną wyprawę na tratwie Kon-Tiki. Jej celem było udowodnienie własnej teorii, że zasiedlenie wysp Oceanii mogło nastąpić przez pierwotne ludy zamieszkujące Amerykę Południową. Wraz z 5 towarzyszami podróży zbudowali z pni balsy kopię tratwy, jaką przed wiekami budowali Inkowie. Nazwali ją Kon-Tiki na cześć legendarnego króla słońca, znanego zarówno wśród ludów Polinezji, jak i południowoamerykańskich Inków. Wyprawa wyruszyła z peruwiańskiego miasta Callao. W ciągu 101 dni podróży żeglarze przepłynęli 8000 kilometrów, kończąc ostatecznie swą podróż na atolu Raroya w archipelagu Tuamotu. Wyprawa Heyerdahla spowodowała swoistą modę na rejsy tratwami. Uległ jej także William Willis. Zrobił to jednak będąc w wieku, gdy większość ludzi zasiada już w kapciach przed telewizorem, ograniczając swe podróże do pobliskiego parku. Miał już bowiem 60 lat. Największą przeszkodą w przygotowaniach do podróży okazała się jego żona Teddy, z którą Willis ożenił się po zakończeniu eskapady na Diabelskiej Wyspie. Tłumaczyła mu, że 6-osobowa załoga Kon-Tiki z trudem dawała sobie radę z pacyficzną żeglugą, choć składała się z młodych i silnych ludzi, więc jak on, płynąc w pojedynkę, chce temu podołać? Willis jednak uparcie obstawał przy swoim. Jedyne, co udało jej się wymusić na żeglarzu, było skrócenie trasy z Australii, na którą pierwotnie Willis chciał dotrzeć, na wyspy Samoa. W 1953 roku porzucił pracę marynarza na węglowcu Charleston i pojechał do Guayaquil w Ekwadorze. 2 miesiące poszukiwał w dżungli odpowiednich drzew, latając nad nią samolotem i wędrując przez nią pieszo. Niestety, nie udało mu się znaleźć odpowiednich pni, które miałyby ponad 1 metr średnicy i musiał zadowolić się drzewami o średnicy niewiele przekraczającej 0,5 metra. Z pomocą Indian ściął i dostarczył na brzeg 7 pni balsy, każdy o długości 10 metrów. Zbudował z nich tratwę, którą nazwał, od ilości pni, Seven Little Sisters, czyli 7 małych siostrzyczek.
pnie zostały połączone manilowymi linami o średnicy 4 cm. Na nich poprzecznie ułożono trzy pnie z niezwykle twardego mangrowca, a na nie kolejną warstwę balsowych pni. Pokład tratwy, która miała wymiary 10 na 6 metrów, stanowiła bambusowa plecionka. Napęd główny stanowił rejowy żagiel rozpięty na maszcie w kształcie odwróconej litery V, a także niewielki trójkątny żagiel na rufie. Na dziobie umieszczono coś w rodzaju bugszprytu i to pozwalało na postawienie jeszcze jednego sztakslowego żagla. Powierzchnia wszystkich żagli wynosiła około 50 metrów kwadratowych. Dla wygody Willis zdecydował się na zamocowanie steru zawiasowego zamiast wiosłowego. Konstrukcję tratwy dopełniał domek o wysokości 2 metrów i powierzchni 6 metrów kwadratowych, który stanowił mieszkanie samotnika i jego jedynych towarzyszy podróży. Pstrokatej, złośliwej papugi Eki oraz czarnej jak smoła, poczciwej kotki Miki, a także magazyn sprzętu i żywności. A te były nadzwyczaj skromne. Willis zabrał ze sobą między innymi zapasowe żagle i liny, dwie kuchenki naftowe i wędki do połowu ryb, dwa kompasy, dwa sekstanty pieczołowicie przetrzymywane w drewnianych pudełkach, których wieczka zdobił napis „Połam kości, ale ocal sekstant”, a także lornetka, nadajnik krótkofalowy i radioodbiornik. Sprzęt ratunkowy stanowiła indiańska dłubanka. Równie skromne były zapasy żywności. Willis był wegetarianinem i na pokładzie nie było ani grama mięsa. Były za to 23 kg mąki, 32 kg jęczmienia, tyle samo cukru, 50 małych puszek soku cytrynowego, 9 kg herbaty, 12 kg jarzyn w puszkach, 50 konserw dla kota, kukurydza i ryż dla papugi, kawa rozpuszczalna i 450 litrów słodkiej wody. Po przestudiowaniu map i kierunku prądów morskich, Willis doszedł jednak do wniosku, że wyruszając z Guayaquil może mieć kłopoty z pokonaniem prądu peruwiańskiego. Dlatego też tratwa została załadowana na statek i przewieziona 700 mil na południe do peruwiańskiego portu Callio, tego samego, z którego wyruszył Heyerdahl. Dzień przed wyruszeniem w rejs podczas pracy w dokach doznał przepukliny. A mimo to, zgodnie z planem, rejs rozpoczął się 24 czerwca 1954 roku, 7 lat po rejsie Heyerdahla. Pod koniec pierwszego miesiąca rejsu wyprawa omal nie zakończyła się tragicznie. Willis wypadł za burtę, ale udało mu się wrócić na pokład. Już po minięciu wysp Galapagos ból nie dawał mu spokoju i w pewnym momencie musiał nawet wieszać się do góry nogami uwiązany linami wokół kostek, aby złagodzić ból i aby jelito z powrotem weszło do jamy brzusznej. Jego problemy ze zdrowiem mogły być równie dobrze wynikiem skąpej diety i jedzenia surowych ryb, bo okazało się, że obie naftowe kuchenki nie działały. Willis był tak osłabiony, że zaczął nadawać sygnały SOS. Na szczęście ból przeszedł i pomoc okazała się niepotrzebna. 6 tygodni po starcie korozji uległa większość z 20 metalowych beczułek ze słodką wodą. Woda wyciekła do oceanu i zostało jej jedynie 151 litrów. Miesiąc później, 5 września, żeglarz dotarł do miejsca, w którym swą wyprawę zakończył Heyerdahl. Zrobił to sam i w dodatku o 28 dni szybciej niż jego sławny poprzednik. 3 dni później doszło do nieszczęśliwego wypadku. Willis spadł z masztu z wysokości 5 metrów i mocno się potłukł. Na dodatek pojawiły się kłopoty ze wzrokiem i żeglarz niemal zupełnie przestał widzieć. Jakby tego było mało, jego kotka wpadła do oceanu i musiał ją ratować, rzucając się do morza. Prawie w ogóle nie widział ryb, nie mówiąc już o ich łowieniu, choć zdarzało mu się zjadać latające ryby, które wylądowały na pokładzie.
Po 115 dniach żeglugi i przepłynięciu 6700 mil morskich dotarł na Samoa. Przepłynął o 2000 km dalej niż Thor Heyerdahl. Przekazał Samoańczykom tratwę 7 małych sióstr, a ci zbudowali wokół niej małe muzeum, które jednak po kilku latach spłonęło. Inna wersja, z którą się spotkałem, mówiła, że Willis zostawił tratwę pod opieką gubernatora, aby móc ją odebrać w przyszłości. Gubernator obiecywał, że będzie dobrze strzeżona, ale tubylcy rozebrali ją na opał i po tratwie nie pozostał nawet ślad. Wielu w tym momencie pomyślałoby o ciepłych kapciach i wygodnym fotelu. Ale nie Willis. Kiedy ukończył 64 lata, poczuł, że zaczyna słabnąć. Pojawiły się symptomy cukrzycy, artretyzmu, trudności z trawieniem i kłopoty z nerkami. Nie potrafił się z tym pogodzić. Zaczął uprawiać jogę, stosował wodolecznictwo, leczył się ziołami i jadł wyłącznie produkty mączne, warzywa oraz owoce. Kuracja dała doskonałe rezultaty. Willis wyleczył się. Postanowił raz jeszcze zmierzyć się z Pacyfikiem. Drugą jego tratwą była Age Unlimited, czyli w dowolnym tłumaczeniu nieograniczony wiek. Tratwa miała blisko 10,5 metra długości, 6 metrów szerokości i stanowiły ją trzy stalowe pontony wypełnione pianką poliuretanową, na których położono sosnowy pokład. Maszt w kształcie odwróconej litery V miał 11 metrów wysokości, zaś bezan na rufie 6 metrów wysokości. Pomiędzy nimi znajdowała się chatka o wymiarach 210 na 150 cm, będąca przestrzenią mieszkalną i magazynową. Wadą Age Unlimited był jej niewielki ciężar. Tratwa ważyła 6 ton, czyli dwa razy mniej niż Seven Little Sisters, co powodowało, że każda większa fala podrzucała ją jak korek. Planował popłynąć trasą, którą już znał. Skalią w kierunku wysp Samoa, ale nie zamierzał poprzestać na ich osiągnięciu, lecz popłynąć jeszcze dalej do Australii i dopłynąć do Sydney. W maju 1963 roku tratwa została załadowana na statek Santa Margarita, na którym Willis z towarzyszącą mu żoną popłynęli do peruwiańskiego Callao i zacumowali w bazie marynarki wojennej. 5 lipca 1963 roku Willis opuścił port. W rejsie towarzyszyły mu dwa koty, Kiki i Osi. Drugi rejs przez Pacyfik wcale nie okazał się łatwiejszy niż pierwszy i obfitował w liczne, dramatyczne wydarzenia, które mogły skończyć się tragicznie. Pewnego razu uszkodzeniu uległy stery. Kiedy żeglarz próbował je naprawić, siedząc w łodzi ratowniczej, zerwał się hol. Ledwo zdołał dogonić tratwę. Na szczęście główny żagiel nie był postawiony. 17 sierpnia Willis dostrzegł statek w odległości około 4 mil. Był to nowozelandzki Wakatan. Żeglarz prosił ich o jedną, jedyną rzecz. O powiadomienie żony, że wszystko jest w porządku. Przekazana przez statek depesza brzmiała. 17 sierpnia parowiec Wakatan spotkał tratwę o nazwie Age Unlimited, żeglującą pod banderą Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie znajdował się jeden człowiek. Jest zdrów, nie odebrano sygnałów wzywania pomocy. Pani Willis otrzymała depeszę dopiero 20 października po 68 dniach. Po 3 miesiącach pobił swój rekord długości żeglowania na tratwie. I wówczas napotkał sztorm o niespotykanej sile. Nadał sygnał SOS, ale na szczęście udało mu się wyjść z tarapatów bez niczyjej pomocy. Pewnej nocy Willis zasnął w domku na tratwie, gdy przez sen usłyszał niski, monotonny dźwięk.
Wybiegł na pokład i dostrzegł zbliżający się w jego kierunku statek. Nim zdążył oświetlić latarką żagiel, bo na tratwie nie było świateł pozycyjnych, statek przeszedł tuż przed samym dziobem Age Unlimited. Gdyby kursy różniły się o ułamek stopnia, oznaczałoby to koniec morskiej przygody Willisa. W 3 dni po tym zdarzeniu Willis obchodził swe 70. urodziny. 11 listopada 1963 roku, po 130 dniach i 7,5 tysiącach mil pacyficznej żeglugi, Age Unlimited wylądował na plaży w Pui Pan. Okazało się, że do Apia, stolicy wysp Samoa, jest zaledwie 5 kilometrów. Świadczyło to o ogromnej dokładności nawigacji Willisa. Ale nie był to koniec jego przygody. Kilka kolejnych miesięcy spędził na podróżach pomiędzy domem w USA, w którym dochodził do zdrowia, a Apia na Samoa, w której remontował swą tratwę. Wreszcie 26 czerwca 1964 roku odbił od brzegu, aby dokończyć rejs do Australii. Niestety, prąd zniósł Age Unlimited o 1700 km na północ od zaplanowanej pierwotnie trasy w kierunku Townsville w stanie Queensland, a nie Sydney, do którego planował dopłynąć. Pogoda także mu nie dopisywała. I znów o mało nie doszło do tragedii. W czasie refowania żagli Willis stracił równowagę i uderzył plecami o maszt tak silnie, że stracił przytomność. Po odzyskaniu świadomości zauważył, że nie ma czucia w nogach. Wczołgał się do swojej prowizorycznej chatki na pokładzie i tam spędził kolejnych 6 dni i nocy. Dopiero po tygodniu zaczął odzyskiwać siły. W ostatniej nieomal chwili, ponieważ do wielkiej rafy koralowej, o którą tratwa mogła się rozbić, było nie więcej niż 200 kilometrów. Na szczęście udało się przejść obok i 9 września, po 75 dniach żeglugi w tym etapie podróży, a w sumie po 205 dniach i przebyciu łącznie 10 tysięcy mil morskich, żeglarz stanął na australijskim lądzie w pobliżu Tully Heads. Wpłynął do płaskiej zatoki, zakotwiczył w wodzie sięgającej pasa, dotarł na brzeg z paszportem i dokumentami odprawy celnej, dając znak parze w motorówce, która podpłynęła. Później Willis powiedział: byli nieco zaskoczeni, kiedy ujrzeli wychudzonego, starego mężczyznę z białą brodą sięgającą do piersi. Willis wyciągnął do nich rękę i powiedział: jestem Willis z Nowego Jorku. Policja na komisariacie była sceptyczna do jego opowieści, myśląc, że dokumenty są fałszywe i podejrzewając, że mógł być zbiegłym skazańcem z pobliskiego więzienia. W Tully wzięto jego tratwę na hol. Ten odcinek rejsu o mało nie zakończył się katastrofą, ponieważ tratwy źle znoszą holowanie, ale koniec końców dotarł do Sydney, gdzie Age Unlimited triumfalnie przepłynął obok budynku słynnej opery pod nie mniej znanym mostem Sydney Harbour Bridge. Po swej podróży Willis napisał książkę zatytułowaną Bogowie byli łaskawi. Książka rozeszła się w Stanach w stosunkowo niewielkim nakładzie 10 tysięcy, ale przetłumaczona na język rosyjski w Związku Radzieckim odniosła rynkowy sukces. Sprzedano jej ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Jeśli sądzicie, że William Willis poprzestał na tych przygodach, to jesteście w błędzie. Tym razem postanowił zmierzyć się z Oceanem Atlantyckim. Zbudował maleńki jacht i nazwał go Little One. Jacht był tak mały, że niewielu żeglarzy zdecydowałoby się wypłynąć nim na Śniardwy, a co dopiero przepłynąć Atlantyk. Miał 3,5 metra długości i tylko 10 metrów kwadratowych żagla.
Willis miał już 73 lata, gdy 22 czerwca 1966 roku z Manhattanu w Nowym Jorku wyruszył na ocean, by po 70 dniach żeglugi, jak planował, dotrzeć do angielskiego Plymouth. Niestety, zgodnie z przewidywaniami lekarzy, przepuklina dała o sobie znać. Kiedy jacht napotkał na swej drodze holenderski statek, który chciał zabrać żeglarza, ale zostawić jego jednostkę na oceanie, Willis odmówił i popłynął dalej. Dopiero Ingham, kolejny statek napotkany po przepłynięciu 1000 mil morskich, zdecydował się zabrać półprzytomnego z wyczerpania i bólu Willisa oraz jego jacht i przetransportować ich na Nową Fundlandię. Po operacji przepukliny lekarze orzekli, że dalsza zwłoka mogła kosztować go życie. Rok później, 30 czerwca 1967, znów wyruszył na ocean na Little One. Po 3 miesiącach rejsu zaczęło już brakować żywności, a maleńki jacht, który musiał zmagać się z huraganem, znajdował się dopiero w połowie drogi do Europy. Wyczerpany Willis znów miał szczęście. 27 września 1967 roku jego łupinkę, na której wywiesił czerwony sweter jako znak wzywania pomocy, dostrzeżono z polskiego trawlera przetwórni Bellona, należącego do świnoujskiej Odry, dowodzonego przez kapitana Józefa Rożniakowskiego i płynącego na północnoamerykańskie łowiska. Żeglarz i jego jacht zostali zabrani na pokład i po 8 dniach odebrani przez amerykański Coast Guard z łowiska George Bank. Willis bardzo ciepło wspominał pobyt na Bellonie, bo marynarze nie dość, że zaopiekowali się nim niezwykle serdecznie, to jeszcze wyremontowali mu jacht. Dał temu wyraz, pisząc długi i ciepły list z podziękowaniami do armatora. Rok później Willis podjął kolejną, trzecią próbę. Tym razem na morze wyruszył wcześniej, bo już 1 maja 1968 roku. Po 2 tygodniach żeglugi, około 360 mil morskich od amerykańskich wybrzeży, napotkał irlandzki statek. Jak twierdzili członkowie jego załogi, wszystko było w porządku zarówno z Willisem, jak i jego jachtem. Od tego czasu nikt nigdy nie spotkał już żeglarza. Po 3 miesiącach bez żadnej wieści Amerykanie rozpoczęli poszukiwania jachtu. Statki wszystkich bander znajdujące się na północnym Atlantyku otrzymały telefonogram wzywający do poszukiwań zaginionego na oceanie żeglarza. Długo nie było żadnego odzewu. Dopiero 20 września 1968 roku radziecki trawler SRT-4486 wysłał w eter wiadomość, że około 300 mil na zachód od Irlandii napotkał rozbity, opuszczony i na wpół zatopiony jacht bez steru. Znaleziono na nim paszport i okulary należące do Willisa, kompas i przemoczony, słabo czytelny dziennik jachtowy z ostatnim wpisem dokonanym 21 lipca 1968 roku. Jacht ma dziurę w dachu kabiny. Wypompowuje tony. Przechył statku. Wysokość. Osłabienie. Drżę na myśl. Isle of Wight. Kiedy Isle of Wight? Człowiek. Następny numer. Wyczerpanie może doprowadzić do szaleństwa. Kończy się godzina. Popełniaj błędy. Powódź. Port. Granica. I natychmiast tonę. Przeklinam. Mam. Przechodzę. Przez. Słońce. Na podstawie dziennika jachtowego udało się odtworzyć przybliżoną chronologię wydarzeń. Na początku czerwca jacht dostał się w strefę sztormu. Złamał się maszt, a żywność i słodka woda zostały zmyte za burtę. Jacht dryfował i jedyną nadzieją na ocalenie było spotkanie jakiegokolwiek statku.
24 września 1968 roku z pokładu kutra SRT-4486 przeniesiono wrak jachtu na pokład frachtowca Jantarny idącego do Europy. Jacht został przetransportowany do Królewca. Tu mała dygresja. Jest to oficjalnie obowiązująca w Polsce od ubiegłego roku nazwa Kaliningradu, tożsama z nazwą historyczną, gdy od XVI wieku Królewiec znajdował się w granicach Rzeczpospolitej. Rzeczy Willisa przekazano władzom USA, a następnie jego żonie. Do usłyszenia.